Siema! Jeżeli zastanawiacie się, czy ja jestem gotowy na dziecko, albo właśnie niedawno urodziło się wam dziecko, ale no nie ogarniacie za bardzo sytuacji i też myślicie, czy ja byłem gotowy na dziecko, to spieszę z odpowiedzią. Nie! Nie jesteś gotowy na dziecko. Ale co z tego? Kochani, w tym odcinku poradnika dla przyszłych i świeżo upieczonych rodziców świeżaki, czyli Houston mamy dziecko, rozprawię się z mitem mówiącym o tym, że trzeba być gotowym na dziecko i dopiero wtedy, nie wiem, można zachodzić w ciążę i mieć te dzieci. Nieprawda. Nikt nigdy nie był jeszcze gotowy na dziecko. Nie da się po prostu do tego przygotować. To jest taki proces, w którym uczysz się i stajesz się rodzicem dopiero jak to dziecko już masz. Oczywiście można się wstępnie przygotować. Okej, ale to może być przygotowanie na 20, może 30%. I mówię to i o przygotowaniu takim mentalnym, czyli naszej psychice, naszej uczuciowości, jak też i o wszystkich kwestiach technicznych. No bo wiecie, można się uczyć na lalce, jak wymieniać pieluszkę, ale to nie ma nic wspólnego z rzeczywistą wymianą pieluszki u dziecka, zwłaszcza takiego, które jest aktywne. W ogóle moim zdaniem wymiana pieluszek u dzieci powinna być dyscypliną olimpijską, bo to jest niesłychanie trudny sport. Tylko jeszcze się trzeba zastanowić, jak tutaj losować te dzieci, nie? No bo niektórym się łatwo zmienia pieluszki. O Boże, ale ja tu idę w dryf. A nie o tym mieliśmy, tylko o tym, że nie jesteście gotowi do posiadania dziecka. Sorry. Tak właśnie, moi kochani. Natura. Pozwólcie działać naturze. Ona naprawdę wyposażyła was we wszystko, co wam jest potrzebne, żeby być świetnym rodzicem. Zaufajcie i sobie, i waszemu dziecku. Tej małej takiej jaszczurce, która nie wygląda może na razie najlepiej, ale dla was wiem, że i tak będzie najpiękniejsza, najcudowniejsza na świecie i bardzo dobrze. I w ogóle zapamiętajcie to uczucie, bo im częściej będziecie je przywoływać, to, że wasze dziecko jest po prostu idealne, tym lepszymi będziecie rodzicami. Bo każde dziecko jest naprawdę fantastyczne. Tylko trzeba to umieć docenić i wsłuchać się w to, co ono chce nam przekazać, bo ono naprawdę wie, jak się nim zająć, żeby było wszystko w porządku. I nie przejmujcie się poradnikami, radami innych. Róbcie to, co wam podpowiada serce i okaże się, że byliście gotowi na dziecko na tyle, na ile można było być. Kochani, dwie poważne uwagi na koniec. Jeżeli jeszcze nie macie dziecka, jeżeli jeszcze nie jesteście w ciąży, to bardzo ważne pytanie, na które trzeba sobie odpowiedzieć, to po co chcemy mieć dziecko? Nie czy jesteśmy gotowi, tylko po co? Dlaczego? Bo wiecie, jeżeli dziecko, to jest pierwsza ważna rzecz, ma być w waszym związku po to, żeby ten związek jakoś uratować, to nie róbcie tego. Będzie prawdopodobnie jeszcze dużo trudniej, kiedy się dziecko pojawi na świecie i to nie rozwiąże problemów w waszym związku. Co najwyżej doda kolejnych. A wasze dziecko będzie przez to nieszczęśliwe i być może będzie się wychowywać w rozbitej rodzinie. Więc wtedy proszę, nie róbcie tego. Druga opcja. Czy na pewno nie jest tak, że chcecie mieć dziecko, bo przecież wszyscy wkoło mają i w ogóle wypada mieć dziecko, jest to w dobrym tonie? Nie, nie róbcie tak. Dziecko nie jest przedmiotem. Jest żywą istotą, jest człowiekiem tak samo jak wy. Czy wy chcielibyście być dodatkiem do czyjegoś życia i tylko nowym gadżetem? Chyba nie, więc nie róbcie tego swojemu dziecku. No, to jak ustaliliśmy, że nie chcecie mieć dziecka dlatego, że tak wypada, ani nie chcecie mieć dziecka po to, żeby uleczyć was związek, to róbcie te dzieci, będzie wszystko dobrze. A już za tydzień kolejny odcinek Świeżaków pod tytułem Ciąża jest ważna. No, w każdym razie, odczepiajcie te plastry, wyrzucajcie prezerwatywy, przestańcie brać te tabletki, róbcie te dzieci, bo i tak nie będziecie bardziej gotowi na dziecko niż jesteście teraz. Cześć!